Cześć, mam na imię Bartek i dzisiaj chciałem powiedzieć coś więcej na temat programu ABAC Talents, a konkretnie jednego z ważniejszych etapów tego programu, a mianowicie momentu podpisania umowy sponsorskiej. Mogę powiedzieć coś więcej na ten temat, ponieważ w zeszłym tygodniu miałem ogromną przyjemność podpisać właśnie taką umowę w siedzibie ABAC w Polsce, a mianowicie w Gdyni. Myślę, że wizyta w polskim oddziale firmy ABAC była naprawdę bardzo ciekawa i pozwoliła mi lepiej poznać wartości, jakimi kieruje się ta firma. Samo spotkanie dotyczące umowy sponsorskiej przebiegało według bardzo prostego scenariusza. Zaraz po tym, jak dostałem się do budynku, w którym znajduje się polski oddział, Agata Żurek, czyli Country Manager ABAC w Polsce, oprowadziła mnie po całym biurze. Trzeba przyznać, że tak jak większość firm informatycznych, tak samo ABAC oferuje swoim pracownikom bardzo wiele udogodnień, które pozwalają odpocząć, zrelaksować się w trakcie pracy. W polskim biurze jest m.in. stół do ping-ponga, a fotele, na których można posiedzieć i odpocząć, nie mówiąc już o zapleczu w postaci kuchni, gdzie można zjeść bardzo dobre ciasteczka. Przechodząc już do samego spotkania dotyczącego umowy sponsorskiej, jego pierwszy punkt to było omówienie produktów, usług, które oferuje firma ABAC swoim klientom. Kolejny ważny punkt to omówienie tego, czym tak naprawdę jest program ABAC Talents, czyli co oferuje talentom, jakie cele mu przyświecają i skąd tak naprawdę się wziął. I trzeci, chyba najważniejszy punkt tego spotkania, czy też meritum tak naprawdę moich odwiedzin w firmie ABAC, czyli podpisanie kontraktu sponsorskiego. Bardzo się cieszę z tej możliwości podpisania kontraktu, a właściwie z tego ostatniego spotkania. Mam wrażenie, że to jest dopiero początek bardzo ciekawej współpracy, przynajmniej przez ten najbliższy rok. I mam wrażenie, że dopiero kolejne spotkania, czy to te osobiste, czy przez wideokonferencje, pokażą, jak ona będzie się kształtować. Ale mam wrażenie, że będzie to naprawdę owocna współpraca.